Niezły żart. Wy wiecie, ile to jest warte? To jest to pytanie? Tak, naprawdę? No chyba żarty sobie robicie, no. Patrzcie na ten budynek. No to jest 40 milionów, przecież to jest niemożliwe. To by trzeba naprawdę składać kilkanaście lat. Nie, no absolutnie nie. Ani ta część dydaktyczna, którą z tyłu widzicie, ani ta część komercyjna, ani sprzęt, ani laboratoria. Acmin absolutnie nie. Ani nie budynek, ani nie projekt, ani nie laboratoria, nie. Acmin nie. Zdecydowanie nie. Prometeusz to największy superkomputer w Polsce dla potrzeb polskiej nauki, dyplomantów, doktorantów. Zdecydowanie nie. Ani nie basen, ani nie siłownia, ani kręgielnia. To niemożliwe. Co to za pytanie? Niedorzeczność. Nieprawda. Niezgodne z faktami. Wydaje mi się, że znam doskonale źródła finansowania inwestycji, remontów oraz innych wydatków dla utrzymania uczelni. Z takim się nigdzie nie spotkałem. Centrum Informatyki? Nie, zdecydowanie nie. Nasze sale dydaktyczne, pomieszczenia, laboratoria dla studentów? Na pewno nie. Nawet powietrze, które mamy w Centrum Informatyki? Również nie. Skąd takie śmieszne pytanie? Szanowni Państwo, że niby rewitalizacja kotłowni, cały ten sprzęt za to? Nie. Biblioteka? Absolutnie. To chyba jakiś żart. Absolutnie nie. Wszystkie remonty akademików na miasteczku, inwestycje są finansowane z zupełnie innych źródeł.